witam. Niedzielne kręcenie paszowozu. Pokażę wam, jakie rzucam składniki. Idzie pierwsza kula. To jest siano. Tak więc na pierwszy ogień rzucamy to, co najgorzej wymieszać. Poszła. Teraz jadę po kiszonkę. W sensie siano kiszonkę. No i później pójdzie kukurydza. Wywar wygorzelniany już do końca. Zboże, wszystkie komponenty pokażę. Później jak wymieszane, jak zadam, też pokażę, bo dużo było pytań, jak ten wóz miesza. Ja nie będę robił jakiegoś szczegółowego opowiadania o tym wozie, no bo to jest wóz jak wóz, no coś tu więcej, wagę ma. Tylko pokażę, jak on miesza, bo to jest najważniejsze. Jak myślę, że tam jacyś profesjonalni krowiarze, no to mogliby mieć jakieś obiekcje, no, że może to nie jest jakiś super profesjonalny wóz. Ja nawet nie wiem, ja nie miałem nigdy innego. Według mnie robi dobrze, ale też myślę z drugiej strony, że dla bydła mięsnego ja nie potrzebujemy jakiegoś super profesjonalnego wozu paszowego, gdzie ta dawka musi być tak wyśrubowana i tak super idealnie zrobiona, że wiecie, że to jest, zależy później od produktywności. Bydło mleczne jest bardzo wrażliwe na zmiany paszy jakiekolwiek, tak więc tam pewnie musi być jakiś super profesjonalny wóz. Ja nie uważam, że ten nie jest. Ja nawet nie wiem, czy on jest profesjonalny, czy nie. Według mnie sieka dobrze, miesza dobrze. Potrzymam trochę dłużej, to sieczka jest bardzo rzadziutka. Trochę krócej, no to jest dłuższe te włókna. No pokażę, jak to wygląda już po zrobieniu. Trzymajcie się. Tak wygląda siano kiszonka z moich ekologicznych łąk. Łąki są, widać, z szuwarem, ale zapach ma ładny. Dużo belek w tamtym roku zmarnowaliśmy ze względu na przesuszenie. To akurat na szczęście partia jest dobra. Trzeba uważać, łąki najlepiej trzeba robić w jednego dnia. Rano kosić, wieczorem prasować. Jeszcze zależy od pogody oczywiście, ale lepiej mokra niż zasucha. Dobra, idziemy ją dodać. No i jest problem. Gęsty się trafił. Widzę tutaj dodatek kukurydzy. Mam nadzieję, że zaraz zleci, że się przepcha. Jest jeszcze 1/3 beczki, czyli na raz. Tutaj to gęste osiadło przy zaworze i ono teraz musi spłynąć. Jak spłynie, to później już pójdzie ciurkiem. Zobaczymy. Tutaj jest 2 belki. Jedna siana, druga siana kiszonka. No i już posiekało. Jakbym trochę przytrzymał, to byłoby jeszcze rzadsze, ale mam problem z wywarem, to jest za suche. Teraz muszę albo tutaj nalać wody, albo muszę rozrzadzić ten wywar w beczce. Tam jest pół beczki jednak. Także na razie kończę mieszanie. Podpinam beczkę, jadę pod pompę, pod studnię głębinową i pompuję tam wody do pełna, żeby to rozrzadzić. I całą beczkę wpierdzielę tutaj. Pojadę po świeży, bo stał kilka dni, zgęstniał. Jest jeszcze do tego minus na termometrze. Zrobił się gęsty mocno i nie chcę zlecieć przez ten zawór. To jest problem. Trzeba mieć gruby zawór do wywaru albo beczkę ssąco-tłoczącą, która to wybije. I właśnie to jest, to mam na myśli, żeby kupić taką forszlitkę 10 tysięcy litrów, podpiąć do forszlita i takim zestawem śmigać po wywar. Bo to cenna pasza, nie chcę z niej rezygnować, zwłaszcza, że i tak musiałbym tu wody dodawać. Także ja odłączam zetora, on powinien ruszyć z tym bez problemu, jak to już jest posiekane. I jadę rozrzadzać beczkę. Wleję całą, dodam śrutę i będę rozdawał. Spróbuję najpierw w taki sposób. Oddolnie. Na pewno tutaj trochę wyleci, ale to się pozbiera. Już czuję po wężu, że woda leci. Może włożę głębiej. O.
cholercie. No nic, co, zbiorę później łopatą. Bo jak dam z góry, to musiałbym z tą beczką jeździć po jakichś nierównościach i to długi czas, żeby o to się wymieszało wszystko. A jak dam od spodu, pójdzie sprawniej. No, przyblokowało, zobaczymy jak to będzie. A tam jest korek dosyć wysoko. Nie wiem, czy coś zobaczymy. Potrzebuję większą beczkę, bo to jest na dwa razy teraz, a nawet przy pełnym jej obsadzie to i na raz. A zarąbista pasza, zobaczcie, no to jest wysokobiałkowa. W suchej masie jest ponad 20% białka, a nawet do 30% dochodzi, ale w suchej masie. Musicie odjąć wodę od tego, nie? Ale można to wozić tonami, nawet dziesiątkami ton. Dobra, ja tutaj będę musiał zrobić chyba, a może jeszcze głębiej wepcham. Dobra, na razie się rozłączę. Widzicie jak się miesza? Chyba wystarczy. Poszło! Polecam każdemu, kto ma dostęp do wywaru i ma bydło, nawet mleczne, warto. No i ostatni komponent pasza Power, 20% białka z kukurydzą, ziarno, dużo skrobi. Trochę się zawiesiło. Dobra panowie, ja już jadę to wsypać. Jak rozdam, to jeszcze pokażę jak wygląda sieczka, może w tym przewozie coś dogram. I czas gotować losu, dzisiaj w końcu niedziela. Nie wiem, nie widać, ale jest 1800 kg. No. Ładnie zrobiona, mokra. Jak książka pisze. Jadę to rozdam, jak będę rozdawał, nie będę nagrywał, bo ja potrzebuję dwóch rąk do obsługi. Jak już będzie na stole paszowym, dogram kawałek i zakończymy dzisiejsze obrządki. No, tutaj przywiozłem łyżką turem. Posypałem im witaminy po wierzchu, bo widać, że im trzeba. Nie ma co dyskutować. No przyjdziemy jeszcze tam na halę zobaczyć. Rozdałem pół wozu paszowego. Drugie pół dam na wieczór. I to im starczy jutro do południa. A ja z rana będę mógł się zająć czymś innym. Tylko... tylko co? Tylko podgarnę, nie? Bo to wiecie, to na raz praktycznie zjedzę zaraz. Wygodniałe z rana, jest 9:00.
A, zetor niezgaszony. Dobra, gaszę zetora i idę do domu gotować rozruch. Jeść śniadanie. No i co? I tak niedziela minęła. W sensie poranek. Może jeszcze im podgarnę chwilę, poczekam, bo tutaj widzę, już powstawały. Trzymajcie się, miłej niedzieli Wam życzę, rodzinnej. Wszystkiego dobrego, niech plon będzie z nami.